Wojtek Łaski. Wojtek, tak jak mówiliśmy po meczu, ta twoja seria strzelecka podtrzymana, trzeci mecz z rzędu z trzecią bramką. I co ciekawe, również z podobnego miejsca ta bramka zdobyta. To powoli staje się takim twoim znakiem firmowym? Czy znakiem firmowym to nie wiem, ale cieszy mnie to, że wpadają te bramki i wszystkie faktycznie w podobnym stylu, bo zza pola karnego w dwóch sparingach ostatnich też tak strzeliłem bramkę, no i dzisiaj też, także cieszę się, że to wpada. Jest to też element, nad którym pracuję i cieszę się, że widać tego efekty i one są wymierne. Ty wchodziłeś w trudnym momencie, bo w trakcie pierwszej połowy, kiedy z urazem zszedł Jesús Imaz, wiadomo, że musiałeś zastąpić jednego z liderów drużyny, no i dałeś to, co mogłeś dać najlepszego, czyli konkretną liczbę. No wiadomo, moment był ciężki, bo wszedł Jesús, który jest liderem i moim zdaniem jednym z najlepszych zawodników tutaj w tej lidze, także cieszę się, że mogłem go dobrze zastąpić i dać zespołowi wymierną korzyść w postaci bramki i to na pewno cieszy. No wiadomo, że moment też na zmiany nie był łatwy, bo to była tak naprawdę kwestia minuty bez rozgrzewki, tak naprawdę trzeba było spod śpiwora tam z ławki wejść, no ale cieszę się, że sprostałem i tyle. Widać było po grze obu drużyn, że mecz ma bardzo duży ciężar gatunkowy. W zasadzie ani Jagiellonia, ani Piast nie chciały się otworzyć. I tak naprawdę twoja bramka trochę otworzyła to spotkanie, bo potem Piast zaatakował i no, trzeba to powiedzieć sobie otwarcie, bardziej my chyba powinniśmy być zadowoleni z tego punktu niż gospodarze. Znaczy no powiem tak, trzeba szanować ten punkt na pewno, bo gospodarze też mieli tam jakieś sytuacje, ale jest niedosyt, bo wygrywając 1-0, I potem tracąc bramkę na 1-1, no to wiadomo, że jeśli jesteś przez jakiś moment na prowadzeniu, no to nie możesz być zadowolony z remisu. Ale no tak jak mówię, na pewno trzeba to szanować, ale zadowoleni nie jesteśmy. To jeszcze właśnie zapytam o ten temat prowadzenia i dowożenia tego wyniku do samego końca, bo to już jest kolejny mecz w tym sezonie, kiedy Jagiellonia obejmuje prowadzenie, nie jest w stanie dowieść tego wyniku do końca. Tak było jesienią z Radomiakiem, w Zabrzu, w Gdańsku, z Legią we Wrocławiu, czy z Lechem Poznań w Białymstoku i znowu mamy ten sam case tutaj w Gliwicach. Znaczy jest boiska, mogę powiedzieć na pewno tyle, że cofnęliśmy się za bardzo po tej bramce. Ja to czułem nawet będąc na boisku, bo czułem, że jako skrzydłowy byłem trochę za nisko ustawiony, bo z tego wymagało ustawienie całego zespołu tak naprawdę. No i z tego to się wzięło. Powinniśmy moim zdaniem odważniej trochę wyjść do przodu i pomimo tego prowadzenia starać się doprowadzić do drugiej bramki, a nie bronić tego jednobramkowego prowadzenia. No ale wiadomo, jak to jest w meczu, no jeśli jest taka potrzeba, no to trzeba było się cofnąć, ale nie uważam, żeby to może było najlepsze rozwiązanie akurat w tym momencie. Także takie są moje wnioski z boiska. Nie wiem jeszcze, bo nie widziałem tego i będziemy to rozpracowywać i analizować. Na pewno sztab tutaj się tym zajmie, ale no ja mogę na pewno tyle powiedzieć z tego, co się działo.